Cześć, witajcie tutaj Maciek i Klocki, a dzisiaj terenówka badacza dżungli. Właściwie został mi tylko ten zestaw, co by skompletować wszystkie egzotyczne zwierzaki. 314 klocków, 3 minifigurki, mamy John'ego Tandera z kolejną mapą, jest jeden medyk, a także bliżej nieokreślona badaczka. 130 zł bez grosza, na Alto za stówkę i wydaje mi się, że to jest bardzo fajna cena. Jest tutaj wysięgnik z kamerą, jakiś dron, no i tygrys, słuchajcie. Przyjmijmy, że to tygrys bengalski, taki podgatunek azjatyckiego. Pamiętacie, ostatnio nagrałem shorta na temat tego tygrysa z 2017 roku. Tak naprawdę to wcale nie żałuję, że go wtedy kupiłem. Będziemy mogli sobie porównać. To lećmy! Wow, muszę przyznać, że mamy tutaj bardzo ładnie namalowane tło. Ten tygrys jakby się skradał i to się chyba zgadza, bo to są tacy samotnicy, którzy atakują od tyłu w wysokiej trawie i wtedy ten kamuflaż jest naprawdę wyborny. Stosunkowo duża formacja skalna, mamy tam drzewko, no i pojazd chyba niczego sobie, ale przecież ten zestaw mamy przed sobą, to za chwilę po zbudowaniu będziemy mogli o tym pogadać. No i ciekaw jestem, czy te cztery mapy, no, czy one tworzą jakąś tam całość i o tym pewnie nagram shorta. Do tego był mi potrzebny czwarty zestaw, więc tak nieco spontanicznie go sobie nagrywam. Okej, no to wyciągnijmy te wory. O, słuchajcie, dziwna sprawa, bo tygrys tak sobie luzem latał, no ale przynajmniej możemy go sobie w tym momencie popodziwiać. Bardzo ładnie zrobiony pysk, no ale na to chyba jeszcze przyjdzie pora. Czy mamy tutaj reklamy wszystkich innych setów? No przede wszystkim mamy naklejki, logówki oraz taki monitor. Okej, no tutaj właściwie jest podgląd w czasie rzeczywistym, jak ten lew, pfu, jak ten tygrys wygląda. Pamiętam, w zestawie z tą taką żółtą ciężarówką, no to też mieliśmy jakiś program przyrodniczy, chyba nawet ten sam kadr. Ale, zerknijmy, o, port już został nagrany. Podoba mi się również ten secik, pewnie prędzej czy później trafi na kanał. No, ale to wszystko. Nie mamy tutaj chociażby tego zestawu z gorylami, a tą recenzję chyba najmocniej Wam polecam, no bo to jest taki, no, bardzo ciekawy helikopter. Ale czekaj, może tutaj będą reklamy? Tak jest. Ten tutaj z krokodylami secik też mi się spodobał. No i mamy kilka motywów miejskich. To są piękne maszyny budowlane. Powiem Wam, że też pewnie czeka nas recenzja tej lawety. A, bardzo dobra podseria w ramach LEGO City. Tak uważam. Do zobaczenia za chwilę. To jest tego typu zestaw, który budujemy przeciętnie pół godziny. Zerknijcie tylko na to czujne oko kamery. Mamy tam również mikrofon, który próbuje zarejestrować ryk tygrysa. Tak naprawdę, spoglądając na tą formację skalno-roślinną, no to jest solidnych rozmiarów, jak na ten gabaryt setu. Niekoniecznie podoba mi się to zamknięcie korony drzewka, no bo tutaj nakładamy jakieś długie brązowe płytki,
to wygląda tak średnio. Dorzuciłbym tutaj kilka liści i byłoby fenomenalnie. A gdzie się podziały jakieś liany? No to też by się tutaj sprawdziło. Niemniej jednak wrzućmy tą potężną terenówę na obracarkę razem z pozostałymi elementami tego setu. 15 cm długości, około 6 cm szerokości i 11 cm wysokości. To też zależy, jak sobie ustawimy to ramię z kamerą. Jeżeli chodzi o ten drugi segment, to właściwie jest nieco wyższy, ale tak to wymiary całkiem podobne. No to co, przyjrzyjmy się po kolei jednemu i drugiemu elementowi. A czy dostrzegliście drugiego zwierzaka? Mamy tam taką zielonkawą, egzotyczną żabę. A może jeszcze na jednym ujęciu pokażę Wam wszystkie pojazdy, które pojawiły się w tej krótkiej, czterozestawowej podserii. No bo z tego co pamiętam, to w Polibagu właściwie niczego nie było. No, helikopter oczywiście, największy, a na drugiej pozycji albo ten pojazd terenowy, albo wodolot. No wiecie, wodolot ma delikatną przewagę z tytułu rozpiętości skrzydeł. A teraz już do szczegółu. Przejdźmy do tych elementów, które wyciągnęliśmy z tego zestawu. Fiu, 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 no chciałbym docenić liczbę tych narożnych skałek i tutaj, na dole, po tej stronie, na górze, to mi się jak najbardziej podoba. Jest potencjał pod makiety. Oprócz tego kilka liści, pomarańczowe kwiatki, świetnie, no a to drzewko o bardzo nieskomplikowanym pniu dałoby radę polepszyć, o na przykład dodając tutaj trzecią gałąź i wtedy ta korona byłaby pełniejsza. Właściwie mamy do czynienia chyba z leżem tego tygrysa, no bo tutaj pojedyncze kości się pysznią. Od tyłu nie wygląda to zbyt zachęcająco, bylibyśmy w stanie podczepić tą część do tych innych, powiedzmy zawartych w zestawach LEGO City Dżungla, ale nie tylko, bo jak widzieliśmy, gdzieniegdzie te motywy też się pojawiają, co by można, wiecie, na przykład podłączyć to pod zakazany las. Okej, no myślę, że ta cegiełka tutaj jest dziwna, bo raczej ręka ludzka w takiej głębokiej dżungli jeszcze nie miała okazji podziałać. A gdzie jesteśmy? Może w Indiach, może w Nepalu, w Chinach, w Bangladeszu, tam występują te tygrysy bengalskie. Wiecie co? Zróbmy sobie takie szybkie porównanie, bo tutaj mamy tygrysa szablozębnego, obydwie nazwy są prawidłowe, następnie jakiegoś kota, powiedzmy panterowatego. I tak, otwórzmy sobie na tym odcinku tego mojego, było nie było, unikatowego zwierza, czyli tygrysa z 2017 roku. On pochodzi z tego zestawu, helikopter w dżungli, coś takiego. Ty, no też fantastyczny, ale tak naprawdę tutaj podoba mi się ten pyszczek. No to zostało naprawdę dobrze przygotowane. Łapki też niczego sobie i byłby w stanie, o, w ten sposób się wychylić, stanąć dęba, zresztą podobnie jak pozostałe kociaki. To jest bardzo ładnie przygotowane. No i ten kolor akurat się przydał dla tego gatunku. Samce mają do 250 kg, 3 metry razem z ogonem, samice są dużo, dużo mniejsze, ale jeżeli chodzi o dietę, no to taki tygrys nie pogardzi zarówno żabą, jak i większą zdobyczą, na przykład jakimś bawołem. No co tam się napatoczy, w zależności też od dostępności pokarmu. To są niby samotnicy, ale wiecie, ten teren, na którym żerują, tak się zmniejsza, że sporadycznie niektóre osobniki po prostu się tolerują. Wcale nie, że tworzą stado, po prostu gdzieś tam egzystują na tej samej przestrzeni. I to by było na tyle, co chciałem powiedzieć o zwierzaku. Przejdźmy do pojazdu. No, trzy osoby tutaj w kabinie się raczej nie zmieszczą, ale na szczęście mamy pakę, więc ktoś tam może usiąść. Ewentualnie bylibyśmy w stanie obalić to ramię, odczepić kamerkę i gdzieś tam ją wrzucić. Wielka szkoda, że nie pomyślano o jakimś pojemniku, o jakiejś skrzyni, bo to tutaj idealnie by pasowało. Mamy rampę, ale taką trochę udawaną, no bo wiecie, to i tak nie dotyka podłoża. No i tak jak wspominałem zawsze w tych poprzednich recenzjach, mamy bardzo spójną logikę tych pojazdów, no bo tutaj biel, następnie granat, pomarańczowy, a do tego jakieś oliwkowe akcenty. Bardzo podoba mi się podwieszenie kufrów. No i mamy tutaj zapasy żywności, jakieś banany, jakaś woda, przecież to jest świetne. Potężne ogumienie, no zerknijcie tylko na te opony. A po drugiej stronie, z tego co pamiętam, jest lornetka. No i fajnie, bylibyśmy w stanie jeszcze tam wrzucić krótkofalówkę, może aparat,
chociaż wszystko by nam się raczej nie zmieściło. Okej, to zajrzyjmy do kabiny. Pierwszy minusik to brak otwieranych drzwi, ale tutaj akurat podwozie tak wysoko zrobiono, że może zabrakło na to miejsca. Jest jakiś kompas, o tutaj, zaraz za kierownicą, fajnie. No i mamy dość wygodne miejsce. A tutaj jest miejsce dla operatora drona, kamerki, no właściwie mamy joysticki oraz duży, duży ekran. No nieźle. Jest także trochę miejsca na apteczkę. Bylibyśmy w stanie tutaj również wrzucić naszą mapę. Potężny zderzak, fajnie, są jakieś lampki, no a tutaj byłaby chyba ta rura dolotowa, wiecie, żeby nam nie zalało silnika. Na górze drabinki, są jakieś potężne halogeny, no tak to powinno wyglądać. Logówka, którą dobrze znamy i śmiga to wszystko bardzo przyjemnie. No, wydaje mi się, że młodsze dzieciaki, a także nieco starsze, około 10-12 lat, będą zadowolone z tego setu. Wrzućmy tutaj jeszcze minifigurki, żeby zobaczyć. No i rzeczywiście, jedna osoba musi zasiąść tam na pace, ale nie jest to wielki problem. Jestem bardzo zadowolony z tego pojazdu. Cały ten zestaw po prostu nie zawiódł moich oczekiwań, a to chyba najważniejsze. Zobaczcie tylko, wszystkie postacie mają czarne włosy. Czyżby to kolejny ukłon w stronę rynku azjatyckiego? Przypominam, w setach okolicznościowych właściwie to jest normalna sytuacja. Na przykład w zjeździe rodzinnym, ależ to był fenomenalny secik. W każdym razie, no przejdźmy do omówienia tych oto postaci. Jest unikatowa mapa, piktogram tygrysa, jakiś zbiornik wodny, no trzeba to spróbować połączyć. Już teraz zapraszam Was na odpowiedniego shorta. Z tyłu prezentuje się to dobrze, właściwie na recenzji Quada zrobiłem takie porównanie, gdzie stary Johnny stał obok nowego i kubek w kubek mogliśmy wszystkiemu się przyjrzeć. Nie jest to identyczne, ale na pewno remake udany. Następnie mamy tych badaczy, którzy chociażby występowali w wielkim śmigłowcu. No i to jest minus tej podserii, że właściwie mamy największy set i wszystkich badaczy zdobywamy. No ale z drugiej strony może to i dobrze, że oni się powtarzają. Nie mam zdania, też nie każdy tak jak ja kolekcjonuje wszystko z danej podserii, jeżeli go mocno zainteresuje. Tutaj zwróciłbym Waszą uwagę na tego niewielkiego drona. Mamy zawór, odwrócony laser, jakieś dwa klocki i od razu coś ciekawego nam się tworzy. Są rękawiczki, no właściwie od razu nasuwa mi to skojarzenia z medykiem, tym bardziej, że tutaj jeszcze mamy słuchawki. Minifigurki ok, w porządku, ale nic więcej. No to jest w końcu LEGO City, tutaj chodziło głównie o tygrysa, zawsze i wszędzie. Zaskoczę Was z oceną końcową, a może i nie, bo właściwie wszystko mi się tutaj podoba. Oczywiście można byłoby ponarzekać, że niektóre miejsca w kabinie są jakby niewykończone, że tam mamy otwory, po prostu dziury, że ta rampa nie dochodzi do ziemi, ale może też nie taki był zamiar. Natomiast podoba mi się to ramię kamery, które okej, czasem sprawia, że kamerka odpada, ale też nie bądźmy przesadnie marudni. Są i lusterka, brakuje nieco tych otwieranych drzwi, ale niech już tam będzie. Mamy tygrysa, mamy dużo budulca do makiet terenu, no i ten pojazd, tak jak ustaliliśmy, jest całkiem przyzwoity. Pamiętano o kufrach, zapasach żywności, no i ogólnie wszystko mi się tutaj właściwie podoba. Z klocków zapasowych najcenniejszy wydaje mi się kompas, kość oraz kwiat. No i uwaga! Tak, tak, jak za stówkę uważam, że bardzo to się opłaca, a może nawet cena dojdzie do 9 dyszek, do 8, to tym bardziej. 10 minus na 10, taka wysoka nota, no dawno nie było aż tak wysokiej i ciekaw jestem Waszych komentarzy, Waszych opinii, mi ten zestaw całkowicie przypadł do gustu, jest taką esencją dżunglowego City, można się trochę pobawić, można wymontować elementy, no i zyskujemy nowego zwierzaka nie za taką astronomiczną kwotę, to mi się podoba, hej!